kochani, i dzisiaj spotykamy się po to, by uwielbić, czcić, błogosławić i celebrować żywioł powietrza, który wspomaga nas w wszelkich intelektualnych, mentalnych działaniach, umowach, w słowie, egzaminach, w tym wszystkim, co jest myślą, w tym wszystkim, co jest ideą. Pomaga nam przez cały rok, więc my chociaż raz na rok wielbimy go. Ja mam przygotowany ołtarz wiatru i dużą świecę wiatru, na której są, no słuchajcie, jak wiatr, to oczywiście kadzidła. Na której są kadzidła, są pióra, typowy symbol chociażby na ołtarzu, jeżeli chodzi o wiatr, o powietrze. Tutaj sobie kadzimy. Pamiętajcie, że możecie do tej medytacji właśnie kadzidło chociażby dodać. Ja tutaj patrzę, że przez nasze działania nasze kadzidło może się skończyć, więc dodam jeszcze jedno. Tą medytację robimy dzisiaj. Będziecie ją mieli w osobnym filmie. Świeca zapalona codziennie podczas przypomnienia sobie puszczenia bądź powiedzenia medytacji wiatru będzie symbolem naszych magicznych działań. I robimy tak do soboty. W sobotę staramy się, by świeca wypaliła się do końca. Zapalamy ją podczas medytacji. Natomiast w niedzielę kolejną będzie kolejna, już ostatnia medytacja ziemi. Także zaczynamy. Ja, urodzona, jestem najwspanialszą iskierką wszechświata. Jestem wibracją kosmosu i pulsuję w jego rytmie. Skupiam w sobie energię czterech żywiołów, która promieniuje w moim wnętrzu. Dziękuję Ci, wietrze, za każdy powiew świeżości w moim życiu. Za to, że jesteś moim oddechem i moją mocą. Dziękuję Ci za wszystkie zmiany, które miały miejsce przy Twoim udziale. To Ty jesteś mocą mojego umysłu. To Ty wzmacniasz mój intelekt. To Ty dodajesz mi energii do działań i mocy sprawczej. Dziękuję Ci za każdy egzamin w moim życiu, który zdałam przy Twojej pomocy. Szczególnie wtedy, kiedy okazałam się człowiekiem. Dziękuję za każdą trudność, którą mogłam pokonać z podniesionym czołem. Dziękuję Ci za pomoc w pokonywaniu wszystkich przeszkód, bo dzięki Tobie mogłam to zrobić z honorem. Jesteś moim powietrznym przyjacielem. Jesteś moją mocą. Dodajesz mi siły i wiary w przyszłość. Jesteś moim wzmocnieniem. To Ty towarzyszysz mi w każdym pomyśle, w każdym umysłowym działaniu. Dziękuję Ci za wsparcie. Dziękuję Ci za mój pierwszy i za mój ostatni oddech. Dziękuję, że mnie kształtujesz i wzmacniasz. Bądź ze mną, chroń mnie, dodaj mi mocy. Dziękuję Ci i pozdrawiam Cię. Wielbię i błogosławię. Skupiona w swoim wnętrzu, odprężam się i uspokajam. Znajduję się w swoim sercu, to z tego poziomu działam. Oczyść mnie, wietrze, niesforny wietrzyku. Daj mi moc potężną tworzenia przestrzeni. Mam marzeń własnych i życzeń bez liku. Z Twoją pomocą tak wiele mogę zmienić.
Dziękuję Wam, moi kochani, po trzykroć Wam dziękuję. Ku uwielbieniu żywiołu powietrza naszą energię kieruję.